Zespół szkół imienia Macieja Rataja w Reszlu rozszerza ofertę kształcenia. W tym celu podjął współpracę z Warmińsko-Mazurską Agencją Energetyczną i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W czwartek odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia. Ja myślę, że to wielka szansa na odbicie się od dna, tak? No, moim zadaniem tutaj jest to, żeby jednak ci uczniowie do nas przyszli, więc pomysł się wziął właśnie z tego, że uczniowie chcieli jakichś zmian, więc dajemy im te zmiany, tą możliwość wybrania innego kierunku niż dotychczas. Efektem współpracy będzie uruchomienie od września w Reszelskim Zespole Szkół nowego kierunku nauczania, jakim będzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. To jest właśnie bardzo dobry krok, że to otwieramy ten kierunek w Resztu. My mamy doświadczenie zeszłoroczne z podpisaniem współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Otworzyliśmy kierunek bardzo popularny, trafnie, dobrze to się udało i mam nadzieję, że to będzie taka kontynuacja. Panie starosto, jeszcze jakieś, powiedzmy, 4 miesiące temu mówiliśmy o planie naprawczym szkoły. Rozumiem, że to jest między innymi element tego planu naprawczego. Tak, to jest jeden z elementów. Ja nie ukrywałem, że do końca lutego mamy jeszcze parę rzeczy do zdjęcia, jeśli chodzi o Reszel, w ogóle o oświatę. I luty jest bardzo ważny. Proste pytanie. Cieszy się pan z dzisiejszego wydarzenia? Oczywiście, ja myślę, że Reszel się bardziej cieszy niż ja. Nie chcę im zabierać tej radości, ale pewnie, że to jest... Dla mnie jest ważne to, że przygotowujemy plan i realizujemy to. Nie? Dzisiaj, tak jak ja stwierdziłem tu podczas podpisywania tej umowy, że dzisiaj chyba to tak górnolotnie, ale jestem najszczęśliwszym człowiekiem tego powiatu, bo dzisiejsze to spotkanie udowadnia, że można inaczej, można zupełnie inaczej podchodzić do oświaty, zupełnie inaczej podchodzić do zarządzania oświatą, a to, co pani redaktor już stwierdziła, można zupełnie inaczej podchodzić do funkcjonowania szkoły w Reszlu. Jak zapewniają eksperci w dziedzinie energetyki odnawialnej, kierunek jest bardzo potrzebny i przyszłościowy. Trzeba szukać rezerw, trzeba szukać obniżenia kosztów, trzeba tworzyć nowe miejsca pracy, a to tworzy rozwój regionalny. Mamy zasoby energetyki odnawialnej i powinniśmy, a więc nie ma odwrotu, powinniśmy je wykorzystywać. Czy to biomasę, czy to w postaci słońca, czy to w postaci wiatru. Musi być do tego fachowiec, zresztą takie są wymogi i krajowe, i unijne, że muszą to robić ludzie, którzy są do tego odpowiednio przygotowani, mają uprawnienia i zrobią to dobrze i będzie to funkcjonowało. Nie ma nic gorszego, jeżeli się w coś wchodzi i zrobi to nie fachowiec i to nie funkcjonuje. To takim echem się odbija później w społeczeństwie, że to trudno jest powrotem, żeby wróciło na dobre tory. Nie ma od odnawialnych źródeł w moim przekonaniu odwrotu. Jest tylko kwestia, w jakim tempie to będzie postępować na naszym terenie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a w szczególności Wydział Nauk Technicznych, będzie wspierał inicjatywy merytoryczne i dydaktyczne podejmowane przez Zespół Szkół w Reszlu w związku z uruchomieniem nowego kierunku nauczania. To jest kierunek bardzo popularny. W Polsce w ostatnich latach jest to bardzo modny kierunek. Powiem więcej, chyba to najważniejszą kwestię, że po tych kierunkach absolwenci studiów wyższych mają pracę. Nie ma większych problemów z pracą i to jest sedno sprawy. Nabór na nowy kierunek rozpocznie się już w maju. Nie żałuję, przeciwnie. Bardzo Ci dziękuję, mój kraju, za jakiś czwartek, jakiś piątek, jakiś wtorek i za nadziei cały worek. Nie żałuję, przeciwnie.